Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem tutaj ja, MC Otto, czy bawi seria nostalgiczna. Jest to pierwsza gra oczywiście z tej serii. I zaczynamy ją grą Stunt GP, panie i panowie! Woohoo! Super! Jest to gra bardzo stara. Z tego co pamiętam, 2002 rok ma takie datę wydania. I jest to gra, jak widzicie, wyścigowa przede wszystkim. Na torze, który był naprawdę położony gdzieś na ziemi, położony gdzieś na różnych lokalizacjach oczywiście. I jest to gra, mój Boże święty, jest to gra opierająca się na samochodach, które są zdalnie sterowane. Jak widzicie, mamy w prawej dolnym rogu ekranu mamy baterię, która pokazuje nam, ile mamy jeszcze w naszym samochodzie energii. Oczywiście musiałem się wywalić. Nasz samochód ograniczony jest energią, którą możemy naładować poprzez robienie właśnie takich fikołków za pomocą shifta i kierunków. I jeszcze shifta strzałek i jeszcze możemy naładować tą baterię przejeżdżając przez tunel, który jest nad metą. Każdy poziom w tej grze jest oparty na okrążeniach. Nie ma teraz od punktu do punktu, ponieważ musi być punkt, gdzie możemy się ładować. Nie pokażę wam, jak się ładuje, ponieważ chcę ten wyścig wygrać. A baterii mamy jeszcze, jak widzicie, całkiem sporo. To jest jeden z trzech typów samochodów. Mamy dzikie sobie, mamy pionierów przez tworzy i mamy demonów szybkości. Ja to właśnie płyniełem przez tworzy, jest to małpa, tak się samochód nazywa. I jest to samochód, który jest oczywiście, no, płyniełem przez tworzy, tak powiedziałem, i on opiera się głównie na akrobację. Dzikie sobie opierają się głównie na ciężkim terenie, a demony szybkości, jak sama nazwa wskazuje, na szybkości. Teraz możemy się naładować, ponieważ oni są daleko, jak widzicie, są dopiero tam na drodze zakręcie, także luzik. I uwaga, jesteśmy naładowani w 100% i kończymy wyścig. Zajebiście. Pierwsze miejsce, mamy oczywiście statystyki, kto był na jakiej pozycji i jaki miał czas. Potem mamy jeszcze punkty ewolucji i chyba najlepsze okrążenie, coś tego typu. Także, my pojedziemy sobie teraz z demonem szybkości, pojedziemy sobie błyskawicą. Błyskawica jest fajna, nie jest najlepszym demonem szybkości, bo kolcu na przykład tutaj jest lepszy. Tak jak mówiłem, pojedziemy sobie błyskawicą i wybierzemy sobie inną trasę, może jakąś taką. Pokażę wam lotnicze odloty. To jest bardzo fajna trasa. Jak widzicie, auta przeciwko też się zmieniły pod kategorię, którą mamy. Także próbujemy się z tym ścignąć. Tutaj właśnie widzicie, kolega też ma błyskawicę. I jak zaraz zobaczycie na tym wielkim tutaj skoku, błyskawica obraca się znacznie wolniej niż małpa, bo to nie jest samochód przystosowany do ewolucji. Także gierka jest stara, a jak widzicie, jest nadal fajna. Strasznie mi się fajnie w nią grało, sobie zainstalowałem, bo mam tutaj ograną płytę. Kto by pomyślał? I tak, u góry mamy trzy gwiazdki, jak widzicie, i te gwiazdki można zapełnić do samego końca, robiąc właśnie, ile tutaj jest? 10 ich? O, teraz nie dokończyłem w ogóle. 10 gwiazdek, tak, musimy 10 ewolucji zrobić w określonym czasie i będziemy dostawać jeszcze więcej punktów. No, kolega chce nas wyprzedzić, a mu się to udało, CP3, nie ma. Cofa, dziakuty. I to jest drugie okrążenie i pojedziemy się naładować, bo trochę tej baterii straciliśmy. Więc jak widzicie, pionierzy przez tworze na takie mapy na przykład mają bardzo fajnie, bo oni nie będą musieli się w ogóle ładować. Oni zrobią akrobację i się naładują na spokojnie. My natomiast mamy trochę problemów, jeśli chodzi o baterie, ponieważ no, akrobacja jeszcze dużo nie robimy i spalamy więcej baterii niż pionierzy przez tworze, więc to trzeba sobie balansować. Oczywiście moim ulubionym autem w całej grze jest małpa, którą przed chwilą jechaliśmy, pierwszy wyścig. Ponieważ ona jest po prostu najlepsza ze wszystkich. Dobra, jeszcze jedna próba, teraz się rozpędzimy trochę bardziej i się znowu nie udało. Wow, ale beczkę jeszcze naliczyłem, mój Boże, jest beczka. I postaram się wam jeszcze pokazać tarkę, mamy 5 w ogóle gwiazdek, wow. Szóste nie zawędziłem, bo nie zdążymy tam dojechać. No widzicie, u góry nam takie czerwone pika. Dobra, spróbuję wam pokazać tarkę, jak wygląda. To była tarka. Już dostajemy punkty za naprawdę wiele rzeczy. Okej, okay. CP3, jak widzicie, u góry nie ma energii. Dwa samochody nie mają energii i pikają. Jak samochód straci energię, to traci też szybkość i nie możemy używać naszego tutaj boosta. Boost oczywiście zużywa nam baterię w zawrotnym tempie, także trzeba go używać z głową. A my kończymy kolejny wyścig na pierwszym miejscu. Okej, okay, pokazałem wam wyścig, nawet dwa. I teraz pokażę wam coś, co nazywa się pyła czasowa, a potem zawody kaskaderskie. Typ arcade i typ mistrzostw, jak będziecie chcieli więcej tej gry zobaczyć, to oczywiście wam pokażę mistrzostwa i typ arcade, jak to wygląda, bo strasznie fajnie, typ mistrzostw to jest taka jakby kariera w tej grze. Typ arcade, jest to 5 wyścigów i na koniec tego typu arcade, zależy jakim samochodem jedziemy, taki potem sobie odblokujemy.
Tak to krótko mówiąc wygląda. Okej. Okay. Próba czasowa. Piszemy sobie MC i pojedziemy sobie, a może być skoczek, nie pokazujemy, że skoczka, pojedziemy sobie na odskoku. I próba czasowa jest taka, zaczynamy wyścig, jak zaraz zobaczycie, z rozbiegu. Tak jest, jedziemy ALN, Airline, samochodem, widzicie, mamy różowy baner, czy tam fioletowy. Mamy skoczkę i w próbie czasowej, uwaga, mamy nieskończoną baterię. Więc możemy trzymać boosta ile chcemy, ale musimy też uważać, żeby nie wypaść z trasy. No i robimy jak najszybsze okrążenie, tylko się da. Nie potrzebujemy robić akrobacji, ponieważ nie musimy ładować baterii, więc jak ktoś chce robić akrobację, spoko, jak ktoś nie lubi, albo ci nie umie, to nie musi. I próbujemy robić jak najszybsze okrążenie, tylko się da. Odskok jest bardzo fajną trasą, ponieważ ma zakręty szerokie, a skoczek ma dużą przyczepność, także nawet driftem chłopak poleci. Dobra, ustalimy sobie czas całkiem niezły i spróbujemy się teraz pobić, także uwaga. I pojawia nam się duch, jak widzicie. Jest to oczywiście inna auto, niż z którym jechaliśmy, ale to jest nieważne. To akrobacja w ogóle poszła. Ja tej akrobacji nie zrobiłem. To jest bardzo ciekawe. Jestem wolniejszy od ciebie. Zobaczcie, on robi akrobację, ale tego nie zrobiłem wcześniej, no nic. Nie wiem, czy mi się uda siebie dogonić. Możliwe, że nie, ponieważ tu pojechałem, no naprawdę powiem wam, że całkiem nieźle. Nie dogoniłem się. Ale jazda, tu jechałem strasznie szybko. Chociaż pojadę szybciej niż rekord okrążenia, co jest ciekawe. Okej, czy może teraz jest mój rekord? Nie mam pojęcia, jak to działa. A to wydaje się, by tutaj jechał ktoś inny niż ja. Ja nie robiłem akrobacji, nie robiłem niczego innego. Dziwnie. Zazwyczaj jest tak, że pojawia się po prostu duch, ten, co jechaliśmy przed chwilą, a nie na przykład taki, co jest mega dziwne i ciekawe. Straciłem panowanie nad samochodem. Bardzo tutaj łatwo wpaść w poślizg, także ja zalecam hamowanie przed zakrętami i to ostre. Okej, spróbujemy jeszcze raz, może nam się uda. Byliśmy znowu lap record. Nieźle, okej. Agresywniej teraz, agresywniej spróbuję. Może mi się uda, jeżeli faktycznie będę znacznie agresywniej tutaj jechał. A ten komputer w ogóle nie hamuje zakrętek, ja tak nie zakręcę. Wypadę z testa, bo wpadę w poślizg. No, widzicie? Nie ma możliwości nawet takie, nie wiem, jak ja pojechałem przed chwilą, czyli potrafię się je pobić. Niesamowite, no nic. Okej, okay, nie daliśmy rady, trudno. Pojedziemy sobie jeszcze inną trasę, może nam się uda. Dobra, lap record kolejny i na tym kończymy. Okej, okay, zmieniamy samochód na błyskawicę, naszą kochaną. I jesteśmy TGR-em, jesteśmy pomarańczowo czarnym samochodem. I zobaczymy, jaki czas uda nam się tutaj uzyskać. Uwaga, lecimy. Ta trasa jest po pierwsze ciekawa. To jest trasa, która nazywa się Piekło Jurowe. I jest to trasa bardzo, bardzo fajna, bardzo zawiła, bardzo kręta. I mamy tutaj, tak jak nazwa wskazuje, rury. Przez które musimy przejeżdżać i lepiej, żeby tam się w nich nie zakałapućkać. Tak to ujmę. Mamy oczywiście tutaj hopkę. Może sobie skracać tą trasę na bardzo ciekawe sposoby, jak widzieliście. Może mi się uda pokazać wam jeden bardzo fajny skrót tuż pod koniec w ogóle tutaj tego wyścigu. Ustalimy sobie czas jakiś tutaj fajny i spróbujemy go ponownie pobić. I tu przy tym skoku, jeżeli to się uda przeskoczyć nam, to jest bardzo, bardzo fajny skrót na koniec. Dobra, ja mam teraz wolniejszą strasznie Ponieważ rozpęd, ponieważ się rozwaliłem, ale ten czas pobiję, ponieważ nie rozwalę się na końcu tak jak przed chwilą. Dobra, gonimy łobuza, tak ten samochód się nazywa, który jest przed nami. Wow, mój Boże święty, no dobra. Tak też mogło być. Nie wiem, czy to jest mój ten, czy nie. Dalej nie wiem. To nie wygląda, jakbym ja to jechał, może tak. A może wygląda? Nie, no, trochę wygląda, bym dojechał ja. A teraz się pobiję na pewno, tak. Prawdopodobnie zobaczymy dwa duchy w końcu teraz, a nie jednego. Nie, on się nie wywalił, to nie jestem ja. Właśnie wywaliłem wcześniej. Więc o co chodzi? Zazwyczaj jest tak, ladies and gentlemen, że mamy swojego ducha potem. Teraz się okazuje, że naszego ducha tutaj nie ma. Załadujemy sobie widmo. To. Okej. Okay. I teraz jeszcze raz odpowiemy ten wyścig i czy będzie mój czas. Ja tylko z ciekawości sobie sprawdzę.
wstać z dobiegu, tak jest. Ja teraz nie muszę nic zrobić, to auto samo jedzie. Dopiero jak wypiję go. Czy start. Go. O, i teraz jestem ja. Okej, okay, ze sobą mogę się ścigać, lecimy. Come on, pobiję sam siebie, pobiję sam siebie. Okej. Okay. Co tak wolno jechałem? Come on. Tak, to jestem ja. Come on, come on, come on, come on, come on. Siup. Tak samo jadę jak przed chwilą. Dokładnie tak samo. Ale trochę wolniej, bo miałem mniejszy rozpęd oczywiście na początku. Come on, man. Dobra. I teraz tylko tego skrótu nie zepsuć, będzie zajebiście. Jeśli się uda oczywiście go nie zepsuć. Udało się, ale ja się wywaliłem wcześniej, to on się nie wywalił. To wszystko podejrzane. O, znowu jest łobuz. Pobiję jako do krążenia. Nie czaję. Zobaczcie, jak on zakręty, przecież to jest niemożliwe. Nie mam słów, no. Nie mam słów. O, tak, słuchaj, tak możesz jechać. Tak możesz jak najbardziej jechać. Oj, nie, cwaniaczku. Nie. Ja ci teraz tego nie oddam. Nie oddam ci tego teraz. Albo ci oddam, bo jestem bafunem i nie mogłem jechać prosto, a nie po trasie, no. Come on! Come on! Come on! Pobiłem go? Tak, pobiłem go! Pobiłem go! Yes! Udało się! O, paskudny dźwięk się zepsuł, no. Ajajajaj. Dobra, jest okej. I teraz to jest mój czas na 100%. Ja to wiem. Bo widzę, jak ja jadę. Okej. Nie dam się samemu sobie. Nie dam się samemu sobie. Wow. No tutaj zepsułem, ja to wiem. Zepsułem to strasznie teraz. Fuck my life. Okej, okay. To powinienem się wyrobić jak najbardziej. Tu też się powinienem wyrobić. Udało się. No ponownie dwa duchy. Ale tym razem ja tak łatwo się nie dam. Patrzcie, jak pięknie jadę. Boże, jak się boost w ogóle baguje. Czy wy to słyszycie? No to ja sobie przehamuję, ale po to, żeby ten zakręt lepiej wziąć. Nie wziąłem go lepiej, to nieważne. Tu go wziąłem znacznie lepiej. Teraz na tym nie skoczy, bo straciłem prędkość. Tak, kręć, zajebiście. Tutaj też. Boże, tak zajebiście mi to poszło. Ok, teraz się nie wywalić. Nie zepsuć tego skrótu przede wszystkim. I będzie zajebiście. Uwaga, skrótu sobie tak, bezpiecznie. Bardzo fajnie to poszło. Znacznie szybciej. Dobra, ostatnia próba, czy pobiję siebie teraz? O nie, nie, tylko nie bajeka. Okej, okay. To była próba czasowa i teraz pokażę wam zawody kaskaderskie. O, wow, dostałem Formułę 17, nie wiem za co. Ale dostałem samochód nowy. Masz 90 sekund na zdobycie jak największej ilości punktów za wykonane ewolucje. Ciśnij klawisz Enter, aby przejść do zawodów kaskaderskich. Auto mamy to samo, z tego co pamiętam, za każdym razem jest to jastrząb. Klikając tak na starcie, mamy trick start, tak zwany. Dzięki któremu szybciej ruszamy z miejsca i mamy 90 sekund, żeby zrobić jak najwięcej ewolucji! I przy okazji je wylądować. Także jest to... A, widzicie, zadanie ciężkie. Ale zobaczmy, ile punktów nam się uda tutaj wykręcić. I nie, ja nigdy nie mogę na tych zawodach niczego wylądować. To się udało, wow, 2500, świetnie. I oczywiście gwiazdki nabijamy, nie? Jeżeli to się uda, w ogóle nie chciałem tak zrobić, bo tutaj jest taka rampa, to można, widzicie, do góry nogami pojechać. Ja nie chciałem tak zrobić, no ale trudno. Tutaj wyskoczyłem po drugiej stronie. Bałem się robić trzecie. Tutaj możemy zjechać, żeby mieć... Okej, nie, to zrobiłem, ale wylądowałem. Tu możemy tak zrobić, tu możemy tak zrobić i możemy tak zrobić. No, ajajajajaj. No, ten typ szczególnie wymaga praktyki i to całkiem niezłej. Halo, ale rób coś. Boże, jak poleciałem fajnie. Dobra, rozpędzimy się i spróbujemy zrobić mega improwizację. Uwaga. Gdybym jeszcze shift zadziałał, byłoby zajebiście, ale oczywiście po co? Ale oczywiście po co? Mam 10 sekund i jedynie zrobiłem tego, co chciałem. O mój Boże. Nie wiem, co to było, ale to była fajna improwizacja. Nie była mega improwizacja. I też, jak wycięcie mi mało czasu,
To się nie kończy, dopóki nie wylądujemy. Czyli jak będziemy cały czas w powietrzu, to te kilka sekund dodatkowych jeszcze możemy mieć. 4000 punktów jest to bardzo mało, no ale cóż. Także panie i panowie, to było Start GP. Bardzo nostalgiczny typ, jeśli chodzi o gry. I jak widzicie, niektóre gry robiły to lepiej kiedyś, niż robią teraz. Jeżeli chcecie więcej gier nostalgicznych, to oczywiście będą, mam kilka w planach. Jeżeli chcecie zobaczyć mistrzostwa bądź typ arcade ze Stan GP, też dajcie mi znać. Dajcie mi znać, co myślicie o filmie. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Zostawcie łapkę w górę i cóż, trzymajcie się, moi drodzy, na razie. Zapraszam was na kolejne filmy. Trzymajcie się, pa pa.